Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj jest piątek, także chiński nowy rok zaczęty właśnie przed chwilą. I jak też oglądał odcinek z chińskiego nowego roku, z przygotowań i tak dalej, co to będzie i tak dalej, no to myślę, że na pewno jest zadowolony, bo SBC jak pierwsze jakie wyszło, potrzeba zawodników z klubów, które mają psy w herbach, czy tam związane są z psami. No i jak widzicie, tutaj już przygotowałem, zrobiłem. Wydaje mi się, że to trzeba mieć lojalność do tego, ale jeżeli nie, to w komentarzu, w pierwszym komentarzu będzie przypięty pod filmem, żeby było bez lojalności, jeżeli się da. Myślę, że da się, ale po prostu nie mam czasu za bardzo teraz tego robić. Więc po prostu komentarz będzie, pierwszy komentarz to będzie link do SBC, jak zrobić bez lojalności. Także pokazuję wam po kolei. Wydaje mi się, że tutaj potrzeba tylko jeden lojalności, więc powinniście mieć kilku zawodników w zespole, także jak ktoś ogląda odcinki, myślę, że na pewno ma. Zawodnicy podejrzewam, że z Tijuany czy z Huddersfield i Lille będą bardzo, bardzo drodzy przez jeden dzień. Bo to jest na, nie, bo to jest na 3 godziny tylko SBC. Oprócz to także co 3 godziny będziemy mieli nowe SBC. Tak jak było to podczas Black Friday. Czy to będzie przez cały weekend? Zobaczymy. Wydaje mi się, że tak. Mam nadzieję, że tak będzie. Byłoby bardzo fajnie. Także co, odbieramy paczkę. Złota paczka zawodników premium. I jeszcze wezmę sobie, wyloguję się szybko i zaloguję się, ponieważ są darmowe paczki, tak jak wam mówiłem, w zależności od tego ile razy, o właśnie, nie muszę się nawet wylogowywać. Przyjmę ten strój oraz paczki, mamy strój darmowy, jak widzicie. Paczka Ultimate, czyli paczka za 125 tysięcy, ja taką otrzymałem, nie wiem jaką wy otrzymaliście. Tak, przez 126 dni musiałem się zalogować, także myślę, że każdy z was przynajmniej tam 100 razy się zalogował, także podejrzewam, że za 100 tysięcy paczkę dostaliście. To są paczki niewymienne, także no ale tak, no paczka za 125 za darmo. Okej, okay, stroje od razu możemy sobie założyć. Bardzo ładne te stroje są. Podobają się bardzo. Okej, okay, to co, przechodzimy. Najpierw paczka za SBC. Złota paczka, jakie ładne te. W ogóle wszystkie grafiki tu mam naprawdę ogarnięte w tym jej. Jedna z niewielu rzeczy, które mam tam ogarnięte. Okej, okay, paczka za 25 tysięcy z samymi zawodnikami. Tak jest, bez ekranu. Okej, okay, czy zawodnicy z Huddersfield Tijuany są? Raczej nie. Także jak macie, to polecam sobie szybko to sprawdzić, bo naprawdę zawodnicy podejrzewam, żebym po 5-6 tysięcy chodzili. I co, otwieramy paczkę za 125 tysięcy. Jest to chyba pierwsza paczka w mojej tej FIFA. Moja paczka za 125 tysięcy w tej FIFA. Chyba jeszcze nie otwierałem takiej paczki, jak mi się wydaje. Chyba za 100 tysięcy największą otwierałem. Okej, okay, bez przedłużania. Okej, okay, bez informa, bez ikony niestety, ale zobaczymy co będzie. Francja. LP. Ribery. No niby walkout jest. Nie ma nawet walkoutu. Okej, okay, karta 86. Mogło być trochę lepiej, ale zobaczymy co jeszcze jest. Może jest kilka jeszcze większych overali. Niestety nie. No okej. Okay. Najgorzej można powiedzieć nie jest. Karta 86 do... Dobra, wiecie co? Ja sobie to powysyłam wszystko do klubu, bo to są wszystkie karty niewymienne. Także zakończymy tutaj i widzimy się za 3 godziny w następnym odcinku z SBC. Na razie.